Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na główny program informacyjny Republiki. Zobaczmy, co przed nami. Ja się tak czułam, że jestem kimś wyjątkowo niebezpiecznym. Nawet wyjście na tak zwany spacerniak, byłam zakuwana w kajdanki. Poniżanie, upokarzanie, odzieranie z godności. Metody wymiaru sprawiedliwości Bodnara i Tuska. Spektakl. Cyrk. Wszystkie te działania miały zmierzać do tego, by psychicznie zniszczyć. Gospodarka jest w coraz gorszym stanie, a podwyżki po prostu galopują. Polityka oszczędności, polityka szybkiego ściągania pieniędzy gospodarstw domowych. 3 lata zaciskania pasa funduje Polakom rząd. Państwo zamiast się rozbijać, cofa się i to jest coś potwornego. Okaże się, że rząd pana Tuska jest rządem nagich i bezdomnych polityków. Kocham Polaków i mam nadzieję, że pójdą na wybory i zagłosują na mnie. Ostatnie dni amerykańskiej kampanii wyborczej. Głosy Polonii ważne w walce o Biały Dom. Trump spełnia nasze wszystkie kryteria i dlatego po raz drugi będę na niego głosowała. Ja już głosowałem, tylko Trump. To Republikanie bronią tego tradycyjnego świata wartości. Kilkunastu funkcjonariuszy podczas zatrzymania, sprowadzenie na ziemię i skucie na oczach dziecka. Tak wyglądał moment zatrzymania pani Urszuli, która w żaden sposób nie stawiała oporu, ani nie stanowiła zagrożenia. Jednak dla bodnarowskiego systemu sprawiedliwości nie ma to znaczenia. Istotny jest pokaz siły. A najbardziej wstrząsające jest to, że siłę swojej władzy wszystko wskazuje na to, że nielegalnej państwo kieruje w stronę tych, którzy nie mogą się temu aparatowi przeciwstawić. Marcin Bakalarski. Padło kilkunastu funkcjonariuszy ABW, no ale niestety syn poszedł za mną. Mimo, że krzyczałam do niego, żeby nie szedł, nie? Powiedziałam, że to może się nie za dobrze skończyć, ale poszedł, no i po prostu na jego oczach zostałam skuta. Zostałam skuta w domu kajdanki. Została pani skuta? Zostałam skuta. Od razu po wyjściu zostałam skuta w kajdanki i to jeszcze na oczach dziecka. Dwie kobiety, matki, które potraktowano jak najniebezpieczniejszych przestępców tylko po to, aby dać polityczne paliwo rządzącym. Przecież można było zrobić to w cywilizowany sposób. Nikt pani wcześniej nie wzywał na jakieś zeznania do prokuratury, cokolwiek. Nie. Nic się nie działo. Nie, ja nie otrzymałam żadnej informacji, że mam się gdziekolwiek stawić, coś tłumaczyć, wyjaśniać w związku z moją poprzednią pracą, więc nie. Jednak to był dopiero początek gehenny. Dla mnie to był naprawdę koszmar takiego upokorzenia i odczłowieczenia. Właściwie przez cały czas tylko na jedną noc udało się uprosić funkcjonariuszy, żeby zgasić chociaż na noc to światło, bo oni powiedzieli, że są kamery i muszą mnie obserwować. Zanim zostałam osadzona w areszcie śledczym, to niestety też panowie patrzyli na mnie, jak załatwiałam swoje potrzeby fizjologiczne. Nie sposób odnieść wrażenie, że środki użyte w trakcie zatrzymania były niewspółmierne do okoliczności. Gdyby sięgnąć pamięcią do czasów komuny, to... Nawet w stanie wojennym przyjeżdżało dwóch funkcjonariuszy i prosili kogoś, że pan czy pani pójdzie z nami. I tyle. I to wystarczyło. Zapytaliśmy więc same kobiety, co sądzą o takim zachowaniu funkcjonariuszy wobec urzędniczek. Tragiczne jest to. Także, ale czego się można po Tusku spodziewać? Nie jestem za żadnym sposobem używania przemocy, tym bardziej przez osoby, które powinny dawać przykład. Nie, no to koszmar w ogóle. To jest w ogóle koszmar. Tak być nie powinno. To jest to niby demokracja w Polsce, ale to w ogóle tak nie powinno być. Zapytaliśmy też o to byłą posłankę Lewicy. Chcieliśmy również zapytać, gdzie są feministki broniące kobiet. Odpowiedź może szokować. Panie po wyjściu powiedziały, że głównie w celi oglądały prawicowe i religijne media, rozmawiały ze swoimi bogami i modliły się. Więc myślę, że dla katoliczek to jednak nie są tortury. Swojego oburzenia nie kryją politycy opozycji. Tak, Donaldzie Tusku, traktujesz kobiety? Upokarzając, depcząc godność i prawa człowieka dla zemsty? Pokaż ten film swojej córce, żonie, pochwal się, co zrobiłeś i zapytaj, co poczułe. I nie dziw się, że dla wielu jesteś łajdakiem. W telewizji Republika widzimy dziś kobiety, których życie bodnarowcy zamienili w koszmar. Czy w ich obronie staną te wszystkie osoby, które na co dzień mają usta pełne frazesów o prawach człowieka? Te wszystkie obrończynie praw kobiet? Gdzie jesteście, szanowne panie, gdy kobiety opowiadają o stosowanych wobec niej brutalnych praktykach? Schowałyście się. Podobne traktowanie spotkało księdza Michała Olszewskiego,
którego zatrzymano w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Po kapłana bodnarowcy przyszli Wielki Czwartek, w katolickie święto kapłaństwa, co raczej trudno uznać za przypadek. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. Nie brak opinii, że zatrzymanie urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości i księdza Michała Olszewskiego to polityka. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wszystkie te działania miały zmierzać do tego, by psychicznie zniszczyć aresztantów i doprowadzić do takich zeznań, które, na które władza liczyła. To było zamówienie polityczne, żeby te osoby złamać, bo tak naprawdę w postępowaniu w Funduszu Sprawiedliwości nic nie ma. Metody działania aparatu wymiaru sprawiedliwości Bodnara mają jeden cel – zastraszyć. Ale wszystkich zastraszyć się nie da. W Polsce istnieją sędziowie, istnieją sądy, które działają zgodnie z konstytucją, które biorą pod uwagę ciężar odpowiedzialności zawodu, który wykonują. Jednak i tu rządzący próbowali podważyć autorytety niektórych sędziów, zapominając o tym, że sprawiedliwe sądy są filarem praworządnego państwa i tylko one mogą naprawić i przywrócić do porządku zgodnego z prawem to, co zostało naruszone. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy tych naruszeń dokonuje sama władza. Marcin Bakalarski, Republika. Przeżyli powódź, ale stracili bardzo dużo, czasami nawet wszystko. Sytuacja na terenach dotkniętych powodzią nadal jest trudna. Mieszkańcy wciąż osuszają swoje domy, a przedsiębiorcy starają się przywrócić działanie swoich firm. Starają się, choć jednocześnie mówią o braku wystarczającego wsparcia ze strony państwa. Sytuację w Kotlinie Kłodzkiej, Jeleniogórskiej i na Opolszczyźnie sprawdzał Janusz Życzkowski. Choć woda po powodzi szybko opadła i równie szybko do mieszkańców zalanych terenów trafiła humanitarna pomoc, trudno mówić o rzeczywistym i szybkim rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych wielką wodą. Zapowiadane finansowe wsparcie, jeśli płynie, to wąskim strumieniem, który nie jest w stanie faktycznie wspierać poszkodowanych. Pomocy nie ma, nie było i mi się wydaje, że nie będzie. Bo jakby miała być pomoc, to by już była, tak? W jakimś tam stopniu, chociażby żeby z czynszu zejść troszeczkę, tak, żeśmy dostali pismo. No zobaczymy, oni powiedzieli, że oni nam później od czynszu nam to odliczą, tak? Ale my potrzebujemy teraz tych pieniędzy, nie za miesiąc, za dwa, tylko teraz. Bo teraz jest ciężki okres, tak? ZUS-y trzeba było zapłacić. Przedsiębiorcy nie chcą korzystać z proponowanego im odroczonego ZUS-u, bo to tylko rolowanie długu, który i tak trzeba będzie spłacić. Oczekują bezzwrotnej pomocy, która ulży im w podnoszeniu się ze strat. Chcą też odszkodowania, dlatego w Lewinie Brzeskim i Nysie zbierano podpisy pod pozwem zbiorowym przeciw Wodom Polskim. Jeżeli te rzuty byłyby wykonywane wcześniej, nie 40, a 400 metrów na sekundę powiedzmy, ona by była w połowie wypełniona, Nysa Kłodzka, i spokojnie Odra by ją wchłonęła. Sprawa wsparcia finansowego to nie jedyny problem. Nadal olbrzymim wyzwaniem jest uporządkowanie terenu, a tu konieczne jest wykorzystanie wojska, w tym wojsk obrony terytorialnej. Taka informacja do nas dotarła, że wojska zostały wycofane, a wiele miejsc w mieście wciąż wymaga jeszcze interwencji, zarówno tych obiektów związanych z działalnością gospodarczą, jak i z mieniem prywatnym. Brak właściwych działań rządu to nie jedyny problem powodzian. Są także samorządy, których działania w czasie powodzi były delikatnie mówiąc dyskusyjne. Radni Prawa i Sprawiedliwości w Jeleniej Górze złożyli zawiadomienie do prokuratury, bo przewodniczący rady nie chce zwołać nadzwyczajnej sesji w sprawie zaniedbań gminy. Jest wiele pytań, wiele wątpliwości, jak było przygotowane miasto, jak były przygotowane służby, poszczególne jednostki organizacyjne miasta. Jest wiele pytań bez odpowiedzi. No i okazuje się, że pan przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry wprowadził pewną obstrukcję działania. Jeśli do powodziowej panoramy dodamy kontrowersyjne słowa specministra od powodzi o mieszkańcach, którzy sami rezygnują z odbudowy domów, to obraz sytuacji zalanych terenów mimo pięknego jesiennego słońca robi się jeszcze bardziej dramatyczny. Janusz Życzkowski, Republika. Mieszkańcy Bredy oddają hołd polskim wyzwolicielom. Żołnierze generała Maczka przynieśli im wolność i nadzieję. Po 80 latach w Holandii polski generał jest wciąż wielkim bohaterem. W Bredzie wszyscy znają odwagę i ofiarność Polaków. Na miejscu jest Adrian Borecki. Adrianie, powiedz, na co zwracają uwagę Holendrzy oddający hołd polskim żołnierzom, bohaterom II wojny światowej?
że wolność nie jest dana raz na zawsze. To oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie, ale jeżeli chodzi o 80. rocznicę wyzwolenia Bredy, tutaj oczywiście burmistrz miasta podkreślał, że to dzięki decyzji naszemu generałowi, naszym żołnierzom nie użyto ciężkiej artylerii i nie zbombardowano miasta. Dzięki temu, tak jak widzimy, wciąż tutaj są zabytkowe budynki, zabytkowe miejsca, które są niezniszczone. Tak jak niestety to było w przypadku wielu miast, wielu budynków w Polsce, za co przecież Niemcy do tej pory nie zapłacili. Ale dzisiaj Holendrzy świętują, mówiąc dziękujemy i pamiętamy. A jak? Zobaczmy w materiale. 80. rocznica wyzwolenia Bredy. Holendrzy i Polacy mieszkający w tym kraju pamiętają. Na meczu lokalnego klubu specjalna oprawa. Spotkanie symbolicznie rozpoczął 101-letni kapitan Eugeniusz Niedzielski, który w 1944 roku wyzwalał miasto spod niemieckiej okupacji. Idąc ulicami z flagami biało-czerwonymi, ludzie pozdrawiali. Cześć, dzień dobry, dziękujemy za pomoc, dziękujemy za wyzwolenie. Super. A lot of Polish people. Wielu Polaków zostało w Bredzie po wojnie. Cały czas mieszka tu wiele osób o polskich korzeniach. Mamy polskie miejsce pamięci honorujące tych, którzy zginęli. Breda od kilku dni w biało-czerwonych barwach. Wszędzie słychać podziękowania dla polskich bohaterów, żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Na cmentarzu, gdzie spoczywa wódz i jego towarzysze broni, salwy honorowe. Dziękujemy wam, Polacy. Danke to Polen. Ten tekst widniał za wieloma oknami w Bredzie tuż po wyzwoleniu w 1944 roku na biało-czerwonych tablicach. W ten sposób ludność wyrażała swoją wdzięczność za wyzwolenie miasta, a dziś, 80 lat później, z radością powtarzam. Dziękujemy wam, Polacy. Dzięki heroicznym polskim żołnierzom tysiące mieszkańców ocaliło życie. Dzięki decyzji generała Maczka, co już wspomniał pan minister, o nieużywaniu artylerii, udało się uniknąć poważnych zniszczeń i wielu ofiar wśród ludności cywilnej. Breda miała szczęście i nie została zniszczona. Co innego polskie miasta, na przykład Warszawa, którą Niemcy zrównali z ziemią, podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów Polaków. Za te zbrodnie Niemcy nigdy nie zapłaciły i zapłacić nie chcą. Rząd Zjednoczonej Prawicy domagał się ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych zadośćuczynienia, ale obecna koalicja rządząca podchodzi do tego inaczej. Tu przerzuciliśmy piłeczkę na stronę niemiecką. Niech oni zaproponują kreatywne rozwiązanie. Naprawdę to, co mówi dzisiaj Sikorski, to mówią Niemcy. No, Niemcy właśnie mówią, skupmy się na Rosji, skupmy się na Unii Europejskiej, na przyszłości, na wyzwaniach. Zapomnijmy o przeszłości. To jest narracja niemiecka. Niemcy o wypłacie Polsce ponad 6 bilionów złotych słyszeć nie chcą. Z pewnością nie zachęcają ich takie wypowiedzi szefa polskiego rządu. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie, i to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. Polacy, którzy dziś w Bredzie czcili polskich bohaterów II wojny światowej, mówią nam co innego. Naszym obowiązkiem patriotycznym i naszym prawem jest domaganie się zadośćuczynienia w postaci reparacji pełnych za niezwykłe zniszczenia, śmierć milionów Polaków, jakich dopuściły się Niemcy hitlerowskie. Absolutnie popieram tę inicjatywę. Jest to bardzo ważne dla naszego społeczeństwa. Dużo strat żeśmy ponieśli i powinniśmy o to się ubiegać, bo nam się to normalnie należy. Walczmy o to, działajmy w tym celu i wspierajmy wszystkich, którzy walczą o to, o dobro Polski. Czy pan wierzy, że tym kreatywnym rozwiązaniem będzie na przykład kilka bilionów wypłacone? Myślę, że to nie w tej chwili moment ani miejsce na księgowość polsko-niemiecką. Miejsce i pora powinny być zawsze, bo Polska zawsze powinna domagać się sprawiedliwości i szacunku. Adrian Borecki, Republika Breda. Polacy znów muszą zmierzyć się ze znaną z poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej zasadą ekonomiczną: pieniędzy nie ma i nie będzie. Wskaźniki dla naszej gospodarki są coraz gorsze, firmy zwalniają pracowników, a spółki Skarbu Państwa notują straty. To wszystko po 10 miesiącach rządów premiera Donalda Tuska. O szczegółach Łukasz Żmuda.
To nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez posła Dariusza Mateckiego. Na wagonach widać napisy niemieckiej firmy Deutsche Bahn. Jadąc do portu w Szczecinie, no Deutsche Bahn jest wszędzie. Deutsche Bahn przejmuje, rozpycha się. Od miesięcy słychać głosy, że niemiecka spółka chce przejąć rynek kolejowy w Polsce. Zwłaszcza, że w spółce PKP Cargo coraz gorsza sytuacja. Do zwolnienia jest ponad 4000 pracowników. Polska wydaje na naukę mniej niż koncern Mercedesa, więc na szparagi wyjechać chciej. Niemcy się cieszą. Słyszymy od pracowników PKP Cargo, tych, których jeszcze nie wyrzucono, że pracownicy Deutsche Bahn mają przyjeżdżać do siedziby PKP Cargo w różnych miejscach i oglądać sprzęt. W Orlenie też nie najlepiej. Po drugim kwartale tego roku spółka odnotowała 40 milionów złotych straty, podczas gdy w tym samym okresie rok temu wypracowała zysk. Ponad 6 miliardów złotych. W Orlenie nie podejmuje się żadnych decyzji. Orlen jest zajęty tylko i wyłącznie audytami, które się zleca funflom czy innym. To jest dzisiaj bieżące zarządzanie Orlenu. Odchodzi się od pewnych strategicznych interesów, od inwestycji. Wygląda na to, że władze Orlenu mają inne priorytety. Do spółek związanych z koncernem rozesłano maile z poleceniem wskazania informacji o środkach przekazanych na cele kultu religijnego. Spółki grupy kapitałowej Orlen posiadające własne grupy kapitałowe prosimy, aby przekazały informacje również w zakresie swoich spółek zależnych. A więc słowa polityka Platformy Sławomira Nitrasa o katolikach. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów. Realizowane w 100%. To jest naprawdę skandal. Te środki między innymi poszły na hospicja, domy dziecka. Źle jest także w sektorze prywatnym. Producent polskich ciągników rolniczych, firma Ursus, została sprzedana ukraińskiemu przedsiębiorcy. Badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że coraz mniej firm planuje podwyżki dla pracowników. Są dane, które niestety pokazują tą pogarszającą się sytuację w polskiej gospodarce. Ona jest spowodowana tymi podwyżkami, które rząd nam w naszej gospodarce zaproponował, VAT-u i później kosztami energii. Eksperci są zaskoczeni spadkiem sprzedaży detalicznej we wrześniu, aż o 3% w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego. Ale minister Paulina Henik-Kloska pociesza. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować. Czego to się nie robi dla klimatu? Już niedługo według utopijnych planów przejścia na samochody elektryczne takie sceny przy stacjach ładowania mogą być codziennością. Proszę pana, ładowanie jest na godzinę i po godzinie pan wyjeżdża. Nie, niech pan przyjdzie na dwie godziny, tylko pan po godzinie zwalnia ładowarkę i kropka. Ładowanie trwa znacznie dłużej niż tankowanie auta spalinowego. Żadnej wtyczki nie dostanę. No, dupę może dostać. Do naszej rzeczywistości powraca stara zasada, w imię której pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie. Nie będzie na przykład na rehabilitację dzieci. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada wykreślenie z listy wielu schorzeń, które kwalifikują się do objęcia ćwiczeniami i zabiegami w warunkach szpitalnych. W dodatku w ogniu krytyki ze strony rządu znalazł się program 800+. Nawet pojawił się w ostatnim czasie sondaż wskazujący, że część Polaków tego programu nie chce lub chce jego ograniczenia. Możemy mieć do czynienia z długotrwałą operacją socjologiczną, która będzie przekonywać Polaków, że po pierwsze 800+ jest niepotrzebne, po drugie większość Polaków go nie chce. Ale z pewnością pieniądze znajdą się dla swoich. Mimo spadających wskaźników gospodarczych, Ministerstwo Finansów wypłaciło w tym roku nagrody w łącznej kwocie 20 milionów złotych. Na tym wszystkim cierpi także budżet państwa. Dochody budżetowe, które miały być na wyższym poziomie, będą niższe o 40 miliardów złotych, a niektórzy mówią, że te dochody mogą być niższe nawet o 50 miliardów złotych wobec tego, co zostało założone w budżecie. Co będzie za rok, nie wiadomo, ale patrząc na sytuację w gospodarce po 10 miesiącach rządów premiera Donalda Tuska, wygląda to ponuro. Łukasz Żmuda, Republika. Profesor Marek Chmaj to obecnie jeden z najbardziej wpływowych prawników w rządzie Donalda Tuska. Jego kancelaria, Chmaj i partnerzy, obsługuje kluczowe spółki Skarbu Państwa. W tym katalogu są m.in. PZU, Orlen, KGHM, PGE czy Totalizator Sportowy. Część tych spółek nadzoruje dobry znajomy Marka Chmaja, wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Wpływy tego znanego konstytucjonalisty, mówię tutaj o profesorze Chmaju, są tak duże, że partnerka jego wspólnika została członkiem zarządu strategicznej dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego spółki Europol Gaz.
W czym tkwi tajemnica sukcesu kancelarii profesora Chmaja i jak szerokie wpływy w rządzie Donalda Tuska ma jej właściciel, o tym już dziś w najnowszym odcinku programu Śledczego Republiki Ściśle Jawne. Wybraliśmy się z kamerą do siedziby kancelarii. Nikt nie chciał jednak odpowiedzieć na nasze pytania. Konrad Chmiał, Telewizja Republika, poszukuje pana profesora Marka Chmaja albo syna Sawicińskiego. Na mailowe pytanie będę mógł jakoś się ustosunkować. Zgodnie z prawem prasowym mam 7 dni. Chciałbym spotkać się z panią prezes Poliną Grochowską. Przedstawiciele Europolgazu byli bardzo niechętni do rozmowy. Przede wszystkim nie udało nam się zadać pytań wiceprezes Grochowskiej. Słucham? Dzień dobry. Pani Joanna Frydrykiewicz, zgadza się? Pani mecenas? Tak. Konrad Chmiała, Telewizja Republika. Bardzo mi miło. Dzwonię w sprawie pani wspólniczki Pauliny Grochowskiej. Mam pytanie o to, czy obsługują panie w ramach kancelarii spółki o profilu energetycznym? Nie, i ja nie współpracuję z panią Grochowską od kwietnia, także nie mamy wspólnej kancelarii. Ściśle jawne, nowe tematy, nowe skandale, które będą wstrząsać Polską. Serdecznie Państwa zapraszam. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Sunday Times podkreślił, że odradzający się rosyjski imperializm zagraża nie tylko Europie, ale całemu światu. Wskazał, że dziś, kiedy putinowska Rosja staje się coraz bardziej agresywna, najważniejszą sprawą pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Europie. Radosław Jankiewicz. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że od 3 lat Polska jest celem ataku hybrydowego Rosji i Białorusi. Oba reżimy próbują doprowadzić do destabilizacji naszego kraju i wschodniej flanki NATO. Niektórzy politycy na Zachodzie patrzą na to z przerażeniem, że nie chcą odbudowy żelaznej kurtyny. Jeśli bezpieczeństwo moich rodaków ma być zapewnione przez to, że na nowo powstanie żelazna kurtyna, to trudno. Powstanie żelazna kurtyna, bylebyśmy byli po jej wolnej stronie. Bo na granicę z Polską służby Łukaszenki i Putina zwożą nielegalnych migrantów z Afryki i Azji. Rosjanie przywiązują do działań o tym charakterze większe znaczenie, jako element rozbijania struktury społeczeństwa, niszczenia państwa, niż działań militarnych, bo tu wiedzą, że mają asymetrię. Natomiast tego typu środki, one są tanie i prowadzą do ogromnych skutków. Odparliśmy ten atak, pamiętamy bitwę na granicy w połowie listopada 2021 roku. Ja już nie będę wspominał, jak ówczesna opozycja podchodziła do tej sprawy. W apogeum kryzysu na polsko-białoruskiej granicy Donald Tusk, wtedy lider opozycji, mówił: tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Tuż przed wyborami parlamentarnymi Donald Tusk zmienił narrację. Być może uświadamiając sobie, że większość Polaków jest przeciw przyjmowaniu nielegalnych migrantów. W dodatku już po przejęciu władzy przez uśmiechniętą koalicję Niemcy zamknęły swoją granicę i zaczęły przerzucać do Polski nielegalnych imigrantów. To bardzo źle, że Niemcy zamykają granicę, przede wszystkim z polskiego punktu widzenia i z punktu widzenia atmosfery w Polsce, jeśli chodzi o poparcie dla idei integracji europejskiej. Po prostu powinniśmy od samego początku bardzo mocno strzec granic Unii Europejskiej i nie otwierać tych granic dla każdego, kto słyszał plotkę, że w Unii Europejskiej pieniądze leżą na ulicy. Prezydent przypomniał politykę bliskiej Donaldowi Tuskowi Angeli Merkel, kojarzoną do dziś z hasłem Herzlich Willkommen, czyli serdecznych zaprosin dla migrantów z całego świata. Bardzo się cieszę, że Niemcy dla wielu osób spoza naszego kraju są miejscem nadziei. Teraz Donald Tusk za wszelką cenę próbuje się od tej polityki odciąć. Ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. Tyle, że niedawno okazało się, że rząd za ponad 400 milionów złotych planuje budowę 49 ośrodków integracyjnych dla migrantów. Premier Tusk nie ma świadomości tego, co jest zapisane w całym pakiecie migracyjno-azylowym. I czy mu się to podoba, czy nie, wbrew temu, co opowiada o polityce azylowej, mamy do czynienia z taką okolicznością, że skoro zgodził się na pakt migracyjny, skoro nie zablokował przyjęcia tych regulacji unijnych, one są dzisiaj obowiązujące. Donald Tusk, który zgodził się na pakt migracyjny, już za pierwszych rządów Platformy godził się na reset z Rosją. Radosław Jankiewicz, Republika.
A teraz Stany Zjednoczone i ostatnia prosta w amerykańskiej kampanii. Skandalem i falą krytyki skończył się wiec Kamali Harris w Houston, w Teksasie. Jak donoszą amerykańskie media, gwiazdą wieczoru miała być piosenkarka Beyoncé. Sztab Harris zapowiedział występ, ale przekazał jedynie, ale nie dodał, że będzie to jedynie oświadczenie, a nie koncert, jak spodziewali się uczestnicy wiecu. O tym, po co Harris celebryci na pokładzie kampanii, w relacji Kamila Trzaski. Jak sprawić, by w konserwatywnym stanie publiczność wypełniła stadion przed wiecem demokratów? Wystarczy ogłosić udział w nim gwiazdy dużego formatu. Sztab Kamali Harris ogłosił, że w Houston w Teksasie wystąpi Beyoncé. Jej fani, niezależnie od poglądów politycznych, ruszyli tłumnie na darmowy koncert. Niektórzy z drugiego końca kraju. Myślę, że to trochę poruszy poparcie. Nie tylko Beyoncé ją promuje, ale także Eminem, Taylor Swift, Springsteen. Jest wiele wielkich nazwisk, które popierają Kamalę. Atmosfera przed koncertem była fantastyczna. W końcu po wielu godzinach czekania na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru. Beyoncé w towarzystwie innej piosenkarki Kelly Rowland. Panie weszły na podium i odczytały oświadczenie. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że stoimy tutaj na tej scenie jako dumne kobiety Teksasu, wspierające jedyną w swoim rodzaju wiceprezydentkę Kamalę Harris. Na scenie pojawiła się kandydatka demokratów, uściskała piosenkarkę i 5-minutowy występ Beyoncé się zakończył. Gdy widownia zdała sobie sprawę, co się właśnie wydarzyło, rozpętało się piekło. Sztabowcy Kamali Harris próbowali ratować sytuację, ale przez stadion długi czas przetaczało się buczenie. Ona sama w czasie 20-minutowego przemówienia zdawała się nie rozumieć, co się dzieje. Wiecie co? Wiecie co? Po prostu wyślijcie ich na ten mały wiec na ulicy. Będzie dobrze. Niektórzy ludzie nie mają wielkiego wyczucia kierunku. Ale to w porządku. Pokażemy im drogę. Sytuację nagłośnili w mediach społecznościowych sami fani piosenkarki, a republikanie od razu wykorzystali darmowy prezent od sztabowców konkurentki. Myśleli, że wystąpi Beyoncé. Nie miałbym nic do tego, ale zamiast tego wyszła moja przeciwniczka i zaczęła mówić. Wygwizdali ją okropnie. To było szaleństwo. Muszą więc wykorzystywać gwiazdy, aby ściągnąć ludzi i wysyłają po nich autobusy. My nie wysyłamy autobusów, wszyscy przyjeżdżają sami. Jakby tego było mało, gdy część gości zaczęła opuszczać trybuny, obiecano, że będzie występ gwiazdy, ale zamiast Beyoncé na scenie pojawił się Willie Nelson. 87-letni piosenkarz country. W jakiś sposób ta pozytywna emocja związana z celebrytami zostanie przelana na wspieraną przez nich kandydatkę. Wydaje mi się, że to jest ten mechanizm, tyle że on, jak to często bywa na lewicy, nie docenia mądrości zwykłego człowieka, który w dużej mierze jest jednak na tego typu manipulacje uodporniony, bo też nie po raz pierwszy się z nimi spotyka. Jakby mało było wpadek wizerunkowych Kamali Harris, sztabowcy Trumpa wyciągają co ciekawsze fragmenty z jej przeszłości. W tym spocie przypominają, że to Harris, będąc prokuratorem generalnym Kalifornii, wprowadziła prawo pozwalające na aresztowanie rodziców w przypadku długiej nieobecności ich dziecka w szkole. Zostałam aresztowana i poddana śledztwu, bo moja chora córka była w szpitalu i opuściła dni w szkole. Sztab republikanów od kilku tygodni prowadzi bardzo mocną kampanię w mediach społecznościowych. Wywiady Trumpa z influencerami i nagrania vlogerów mają miliony odsłon i dziesiątki tysięcy pozytywnych komentarzy. Kluczowe kwestie to ekonomia i bezpieczeństwo. Z kolei sztab Harris stawia na mainstreamowe media i celebrytów, trzymając się kurczowo tematu aborcji, którym próbuje napędzać spadające zasięgi kampanii. Wydaje się, że oddając pole Trumpowi w mediach społecznościowych, demokraci popełnili duży błąd. Kamil Trzaska, Republika.
Na finiszu amerykańskiej kampanii wyborczej Donald Trump spotka się dziś z wyborcami w słynnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wspólnie z nim na scenie mają pojawić się między innymi jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance i miliarder Elon Musk. Wystąpienie Trumpa planowane jest dopiero na 17 czasu wschodnioamerykańskiego, ale od samego rana na miejscu gromadzą się już jego zwolennicy. I tam na miejscu jest też wysłannik Republiki, Tomasz Grzywaczewski. Od samego rana przed Madison Square Garden w centrum Nowego Jorku gromadzą się tysiące zwolenników Donalda Trumpa, którzy chcą wejść do środka tej słynnej hali widowiskowej i zobaczyć swojego kandydata na prezydenta. Wspieram Trumpa od 8 lat, więc jestem z nim od samego początku. Dlaczego go wspieram? Inflacja, bezpieczeństwo, nasza granica. Tu chodzi o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Potrzebujemy Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta, aby uratował nasz kraj. Myślisz, że ma szansę wygrać te wybory? Tak, myślę, że wygra. A w rzeczywistości jest nas po prostu zbyt dużo, aby sfałszować te wybory. Atmosfera jest bardzo radosna. To jest rzeczywiście taka kwintesencja amerykańskiej demokracji, kiedy właśnie wyborcy przychodzą, chcą nie tylko zobaczyć swojego kandydata na prezydenta, ale przede wszystkim chcą wyrazić swoje poglądy. Trump musi wygrać, musi nas uratować. To jest to, co musi zrobić. Jego rozwiązania są wspaniałe i musi zostać prezydentem. Udowodnił, że był bardzo dobrym prezydentem i Ameryka wtedy prosperowała. W tej chwili, ostatnie 4 lata, nie mówisz o nic więcej, mówisz, wystarczy spojrzeć na rekord. Ponad 20 milionów ludzi nielegalnie wkroczyło do tego kraju dzięki administracji, którą w tej chwili mamy. To wydarzenie moim zdaniem jest pewnego rodzaju podsumowaniem tej trwającej kampanii wyborczej. Na finiszu Donald Trump będzie stąd przemawiał do wszystkich Amerykanów. Dziękujemy za wszystko, co robicie, mówią przedstawiciele amerykańskiej Polonii w Chicago w rozmowach z prezesem Republiki. Wielu z nich dodaje, że to właśnie z naszej anteny dowiedzieli się o marszu poparcia dla Donalda Trumpa. Wspierają kandydata Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jak mówią, reprezentuje on najważniejsze dla Polaków, oparte o dekalog wartości. Wielu z nich przyznaje, że aby uczestniczyć w marszu i wyrazić swoje poparcie dla Donalda Trumpa, pokonali tysiące mil. O tym, jak ogromny wpływ na ostateczny wynik wyborów może mieć głos amerykańskiej Polonii, już teraz. Konrad Wąż. Amerykańska Polonia, języczek uwagi i jedna z najważniejszych grup wyborców, zarówno dla demokratów, jak i republikanów. Tu, w Chicago, spotkali się Polacy, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa. Tu jestem dla Trumpa, także... Będzie pani głosować na Trumpa? Będę głosowała, już głosowałam na Trumpa, tak. Ponieważ wierzę w bezpieczną Amerykę, a Trump spełnia nasze wszystkie kryteria i dlatego po raz drugi będę na niego głosowała, tak. Właśnie o poparcie naszych rodaków kandydat republikanów prosił w wywiadzie, jakiego udzielił Republice na początku października. Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie. A relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. I mam nadzieję, że pójdą na wybory i zagłosują na mnie, bo druga strona nie lubi Polaków. Nie lubią religii, nic im się nie podoba. Republika! Republika! Dla ogromnej części Polaków za oceanem to właśnie Republika jest głównym źródłem prawdziwych wiadomości, zarówno o sytuacji w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Tylko Republika. Tylko Republika? Dlaczego tylko Republika? No, najbardziej według mnie teraz konkretna telewizja to... i według mnie szczera. A Polacy tutaj oglądają Republikę? Ja myślę, że tak. To, co po znajomych słyszę, to tylko Republika. Wielu mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków właśnie z naszej stacji dowiedziało się o wiecu poparcia dla Donalda Trumpa organizowanym przez Polonię w Chicago. Ja przyjechałem z Florydy, bo dowiedziałem się przez was, że tu będą samochody i będzie przejeżdżał przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Mr. Trump. Mr. Trump, okej. Okay. Tak. Nie Harris. No, nie, nie. Ale widziałem tutaj w Najos, niedaleko, aż serce łapie. Wszyscy popierają Trumpa. Tak. Mieszkam w Chicago, ale jestem z Cleveland i no, pracuję tutaj. Z Cleveland? Tak. I koleżanka też z Cleveland? Nie, z Chicago. Ale ja już mieszkam długo w Chicago. A zna pani telewizję Republika? Tak, znamy. Znamy przez jej mama. Ogląda. Proszę mamę pozdrowić. A wy też się trochę oglądacie? Tak, czasem.
Skąd to poparcie? Przede wszystkim wynika ono z wartości reprezentowanych zarówno przez amerykańską Polonię, jak i przez kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Polacy pójdą do wyborów i zagłosują na kogoś, kto podziela ich wartości. W sprawie religii, życia, pracy i etyki pracy. To zresztą wzajemne relacje. Trump wspiera Polskę i Polaków, Polonia wspiera Trumpa. Trzeba pamiętać, że Polacy dokonali pewnego marszu od demokratów do republikanów, bo kiedyś mniejszości katolickie generalnie popierały demokratów. Dzisiaj, ze względu na to, że demokraci idą w kierunku takich neomarksistowskich poglądów, przesuwają się w kierunku republikanów, widząc, że to republikanie bronią tego tradycyjnego świata wartości. Te same tradycyjne, oparte o dekalog wartości, obecne są także na antenie Republiki. Dziękuję za wszystko, co robicie. To jest najlepsza telewizja. Docierajcie do Polonii, mówcie Polonii, tłumaczcie Polonii, jakie to ważne są wybory. Bardzo dziękuję. A na kogo będzie pan głosował? Ja już głosowałem. Tylko Trump. Wybory już 5 listopada i to właśnie głosy amerykańskiej Polonii mogą przeważyć o tym, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Potwierdza to nawet analiza sztucznej inteligencji. W 2024 roku wielu Polaków w USA wspiera Donalda Trumpa, zwłaszcza w stanach kluczowych, takich jak Pensylwania i Wisconsin, gdzie duże społeczności polonijne mogą mieć wpływ na wynik wyborów. Trump dodatkowo zyskał uznanie wśród Polaków, honorując m.in. księdza Jerzego Popiełuszkę, symbol oporu wobec komunizmu. Popiełuszko jest dla wielu Polaków ikoną odwagi i walki o wolność, co wzmacnia więź Trumpa z polsko-amerykańską społecznością. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych wchodzi w ostatni decydujący etap. Jej przebieg Polacy w kraju i za granicą mogą śledzić na antenie Republiki, także dzięki bezpośrednim relacjom naszych dziennikarzy zza oceanu. Konrad Wąż, Republika. Razem już osobno. Podczas kongresu tej lewicowej formacji działacze Razem podjęli decyzję o odejściu z klubu parlamentarnego Lewicy i powołaniu własnego koła. Od dziś Adrian Zandberg, Paulina Matysiak i pozostali członkowie tej partii oficjalnie znajdują się w opozycji. Dlaczego? Bo rząd Donalda Tuska nie spełnił oczekiwań i zawiódł Polaków. O tym, jak szybko zużywa się obecna władza, Jakub Gajda. Donald Tusk zawiódł ludzi i zawodzi kolejne grupy Polaków. Te słowa padły dziś z ust Adriana Zandberga podczas kongresu partii Razem. Skrajnie lewicowa formacja była do dziś częścią klubu parlamentarnego Lewicy, ale ostatecznie zdecydowała, że opuszcza dotychczasowego partnera, jednocześnie dystansując się od koalicji rządzącej. Kongres partii Razem podjął decyzję o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy i powołaniu koła partii Razem. Na decyzję byłego koalicjanta szybko zareagował premier Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość i Razem. Te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Czarnego. A nazwa Platforma Obywatelska pana nie bawi? Dziwne. To pokazuje, że te napięcia w obrębie koalicji są coraz większe. Najkrócej mówiąc, zresztą lewica nie jest jedynym przypadkiem. W miarę czasu wyraźnie widać, jak sprzeczne interesy reprezentują różne grupy wchodzące w skład tej koalicji. Rzeczą naturalną jest w pewien sposób, że teraz próbują walczyć o swoje. Sprzeczne interesy widać w polityce społecznej czy kwestiach światopoglądowych. Razem jako skrajna lewica stanowczo sprzeciwia się cięciom budżetowym i wytyka rządowi bierność w sprawach aborcji i LGBT. Z kolei formacji Zandberga zarzucana jest niekonstruktywna krytyka koalicji. Pan Zandberg jest młodym politykiem, być może jemu się uda. Być może faktycznie w końcu nastąpi przesyt liberalną polityką wśród Polaków, bo na razie jednak lewicy bardziej się opłacało być taką malowaną lewicą i tak naprawdę występować jako partia liberalna w praktyce. Wcześniej, jeszcze w tym tygodniu, z partii Razem odeszło kilka prorządowych polityczek, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Rozłom na lewicy spowodowany jest wewnętrznym konfliktem dotyczącym współpracy z rządem. Jakub Gajda, Republika. Dziś odbyła się lubelska gala olimpijczyków i paraolimpijczyków, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024. Ale była to też dobra okazja do tego, by wyróżnić najlepszych trenerów i kluby sportowe z Lubelszczyzny. Po co te gale? Po to, żeby chwalić się, po to, żeby inspirować młodych ludzi do tego, że warto uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę sportu, bo można pójść w ślady tych wielkich ludzi, którzy
zdobywali medale na igrzyskach, którzy reprezentowali Polskę, reprezentowali Lubelskie i to z wielkim, dobrym skutkiem. A teraz nasze wielkie podziękowania dla naszych wiernych, oddanych i ofiarnych widzów. Dla Państwa, przyjaciół Republiki. Każdy dzień dzięki Państwa wsparciu przybliża nas do realizacji celu. Zupełnie bez precedensu jest ten cel, jeśli chodzi o Polskę. To budowa zupełnie niezależnej stacji informacyjnej, która powstaje dzięki hojności widzów i specjalnie dla nich. Dom Wolnego Słowa to jest miejsce, z którego mogą Państwo czerpać wiedzę o tym, jak naprawdę wygląda polska rzeczywistość. Pragniemy, by jakość naszego programu, także ta techniczna, odpowiadała najwyższym standardom. Dlatego poprosiliśmy Państwa o wsparcie zakupu nowoczesnej ściany wideo. To jest niebagatelna kwota, 1 000 000 zł i dziś możemy już to ogłosić. Proszę Państwa, mamy 100%, czyli pełną sumę. To są wpłaty od Państwa. To jest wkład widzów Republiki w ich telewizję i tylko w ich telewizję. Bardzo serdecznie Państwu za to wsparcie i za tę pomoc dziękujemy. Przed nami jednak wielkie wyzwania, kolejne wielkie wyzwania, bo trwająca od lat budowa Domu Wolnego Słowa dziś nabiera prawdziwego impetu. My wkrótce przenosimy się do nowej siedziby. Nie ukrywamy, że to jest możliwe dzięki Państwa wpłatom. Ten odzew naprawdę nas porusza, ale też niewiarygodnie umacnia. Dziś nie możemy się cofnąć, a dzięki Państwa pomocy robimy kolejne kroki naprzód. Wspierać nas można, przekazując darowizny na konto Fundacji Niezależne Media. Można to zrobić w formie tradycyjnego przelewu. Można to zrobić też za pomocą metody jednego kliknięcia. To jest Państwa wkład w niezależność od władzy, w niezależność od siły, w niezależność od układów. To jest budowa Państwa telewizji. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i liczymy na to, że będą Państwo z nami, bo my dla Państwa jesteśmy zawsze do dyspozycji. To jest właśnie ten przysłowiowy jeden klik. Widzą Państwo kod QR. Ten kod wystarczy zeskanować, używając aparatu w swoim telefonie. Wszystko zależy od Państwa hojności. Bardzo serdecznie za tę hojność, za to wsparcie każdego dnia. Bardzo dziękujemy. W informacyjnej części programu dzisiaj to wszystko, ale już za chwilę część publicystyczna, czyli nasza rozmowa. A dziś naszym gościem jest Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam i zapraszam. Do zobaczenia już za chwilę.